Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie Państwa na konferencji prasowej, która jest poświęcona bezpieczeństwu na drogach, a w szczególności będziemy koncentrować się na bezpieczeństwie pieszych cały czas. Za chwilę pokażemy dane, które dotyczą okresu jesienno-zimowego. Wydawać by się mogło najgorszego okresu, kiedy zmierzch zapada szybciej, kiedy mamy więcej niebezpiecznych sytuacji. I w kontekście ostatnich danych, także opublikowanych przez Komisję Europejską, które pokazują cały czas, że nie jesteśmy dobrymi kierowcami, że na polskich drogach wcale nie jest bezpiecznie, bo powodem do radości nie będzie dla nas to, że wyprzedziliśmy Litwę i Łotwę, oprócz tego Bułgarię i Rumunię, które były za nami pod względem liczby ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców, to tak czy inaczej jest to końcówka Europy. 1/3 ofiar śmiertelnych na polskich drogach cały czas to są piesi. Bardzo duża liczba i z tym walczymy. Chcielibyśmy, żeby to bezpieczeństwo na polskich drogach poprawiło się. Dzisiaj na konferencji prasowej, którą zorganizowaliśmy właśnie w związku z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, witam Marka Konkolewskiego z Biura Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Witam organizatorów kampanii, która nam pomaga w tym, żeby Polacy byli bardziej widoczni na polskich drogach, panią Karolinę Wierowską. Witam także panią Kasię Nowicką z firmy Bartek, która nas wspomaga, panią Agnieszkę Hyrny z firmy 3M. Witam także gwiazdy, które nas wspomagają w tym działaniu, ta grupa gwiazd, która wspiera nas w tym, żebyśmy byli bardziej widoczni, żeby zwrócić uwagę chociażby na odblaski. Prosty element, ale za chwilę powiemy, jak przekłada się na bezpieczeństwo. Witam panią Ilonę Felicjańską. Witam panią Gabrysię Raczyńską i witam pana Artura Chamskiego. Dziękuję od razu za wsparcie naszej kampanii. Okres najbardziej niebezpieczny, jak wynika ze statystyk wypadków drogowych. Okres od 21 września do 21 marca. W tym czasie na polskich drogach doszło do 15 852 wypadków drogowych, w których 1547 osób poniosło śmierć, natomiast 18 807 osób odniosło obrażenia ciała, co cieszy we wszystkich trzech kategoriach, a więc w wypadkach zabitych, rannych nastąpił spadek. Spadek o 1215 mniej zdarzeń, o 133 ofiary śmiertelne mniej, o 1762 osoby ranne mniej. To cieszy. Jesteśmy na dobrej drodze, ażeby te wnioski, które płyną z raportu Komisji Europejskiej, która twierdzi, że jesteśmy na czwartym od końca miejscu pod względem zabitych na milion mieszkańców, a w Polsce ta średnia wynosi 80, gdy w krajach Unii Europejskiej jest to poziom 51 osób zabitych na milion mieszkańców, że jesteśmy na dobrej drodze, ażeby tę skalę dramatów na polskich drogach ograniczać. Proszę zobaczyć, piesi to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Tak jak pan rzecznik powiedział, największy problem mamy z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, a więc z pieszymi. 34% osób zabitych w wypadkach drogowych w Polsce to piesi. I w tym okresie zanotowaliśmy 5481 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, mam tu na myśli wypadki, w których zginęło 694 osób, natomiast 5085 odniosło obrażenia ciała. Z naszych analiz wynika, że ponad 44% zabitych wśród pieszych to osoby w dojrzałym wieku, seniorzy, powyżej 65 roku życia, co cieszy, 4% stanowią tylko osoby do 15 roku życia, więc dzieci i młodzież, i tutaj nastąpiła naprawdę duża poprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tej grupy użytkowników dróg w charakterze pieszych. A wykres, nie muszę przypominać, praw fizyki oszukać się nie da, to jest najtrudniejszy okres, a więc jesienno-zimowy. Jeżeli poruszamy się w idealnych warunkach atmosferycznych, kierowca jest trzeźwy, wypoczęty, ma do dyspozycji dobrej klasy samochód, który jest wyposażony w sprawne hamulce, dobre opony, jezdnia jest sucha, szorstka, to potrzeba 26 metrów, ażeby zatrzymać się przed przeszkodą. Gdyby ta jezdnia była śliska, wilgotna, to tę liczbę należało pomnożyć razy 2,5.
miejsca wypadków drogowych. Proszę Państwa, my tyle razy mówimy, że najbardziej niebezpiecznym miejscem na drodze w kontekście relacji pieszy-kierowca jest wyznaczone przejście dla pieszych, a więc zebra. Postulujemy, cały czas propagujemy zmiany w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym, które mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo tego niechronionego uczestnika ruchu. Jak Państwo dobrze wiecie, toczy się w tej chwili batalia, ażeby w ustawie Prawo o ruchu drogowym został zawarty przepis, który dawałby pierwszeństwo pieszemu, który zatrzymałby się przed wyznaczonym przejściem dla pieszych. To dzieje się na naszych oczach. Spora grupa osób po prostu już w ten sposób się zachowuje. Ja tu mogę powiedzieć też jako praktyk, jako instruktor, ale także jako egzaminator państwowy na prawo jazdy, 90% zdających na egzamin państwowy na prawo jazdy właśnie w ten sposób się zatrzymuje. Nie ma znaczenia, z której strony do kierunku ruchu chce przechodzić pieszy. Pieszy, który zatrzymuje się bądź też dochodzi, zbliża się do wyznaczonego przejścia dla pieszych, dla kandydata, dla kierowcy, dla kursanta jest świętością. Ten kierowca zawsze się zatrzymuje, ba, czasami gestem zachęca pieszego do tego, ażeby przeszedł na drugą stronę ulicy. Pomimo tego, że takich regulacji prawnych nie ma, zachęcam z tego serca, ażebyśmy byli dżentelmenami i żebyśmy te zachowania praktykowali, żeby stały się coraz bardziej powszechne, dlatego że pieszy to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i po prostu zróbmy wszystko, ażeby poprawić bezpieczeństwo tych pieszych. Proszę zobaczyć, wypadki na przejściu dla pieszych, 2432 zdarzenia, 178 osób poniosło śmierć, 2403 osoby zostały ranne. Zebra to miejsce, w którym zgodnie z prawem powinniśmy przekraczać jezdnię na drugą stronę, natomiast zebra nie zapewnia nam pełnego bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy poruszamy się o zmroku, o zmierzchu w porze wieczorowo-nocnej w okresie jesienno-zimowym. Przyczyny wypadków z winy pieszego, nieostrożne wejście na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd. No, mamy problem z osobami w podeszłym wieku, ludźmi po 70, po 80, ludźmi, którzy nigdy nie siedzieli za kierownicą pojazdu, dlatego że nie wychowywali się w erze tak zwanej kultury motoryzacyjnej, bo w tamtych czasach samochód był praktycznie symbolem luksusu. Ludźmi, którzy mają już gorszą koordynację psychoruchową, ludźmi, którzy nie są w stanie dokładnie ocenić prędkości jadącego samochodu, odległości od wyznaczonego przejścia dla pieszych, a więc tak zwanej luki czasowej, która daje nam możliwość bezpiecznego przejścia na drugą stronę ulicy, ale także małymi dziećmi. No niestety znakomita większość ludzi w podeszłym wieku prędkość jadącego samochodu traktuje przez pryzmat głośności pracy silnika bądź też uzależnia od gabarytów pojazdu. Zdaniem starszej osoby pędząca ciężarówka wielkogabarytowa, której silnik głośno pracuje, dla takiej starszej osoby taki samochód ciężarowy jest większym zagrożeniem niż cicho pędzący samochód osobowy, który tak naprawdę stanowi śmiertelne zagrożenie dla tej grupy uczestników ruchu. Na drugim miejscu mamy przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, a także, proszę zauważyć, nieostrożne wejście na jezdnię za pojazdu, za przeszkody. Tak jak wcześniej powiedziałem, jesteśmy na dobrej drodze, ażeby tę skalę problemu po prostu powoli ograniczać. Wypadki z udziałem pieszych według sprawcy w okresie wskazanym, no jasne jak słońce, samochód w tym kraju jest narzędziem pracy, mamy zarejestrowanych ponad już 17 milionów samochodów osobowych, co drugi mieszkaniec naszego kraju jest posiadaczem samochodu osobowego, a łącznie mamy zarejestrowanych ponad blisko 27 milionów pojazdów silnikowych, a więc jesteśmy krajem, w którym ten poziom motoryzacji, ten współczynnik motoryzacji jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I tutaj trzeba rozwiać kolejne mity. Proszę zauważyć, że na drogach nieoświetlonych, gdy jest ciemno, gdy poruszamy się w warunkach niedostatecznej widoczności, zanotowaliśmy 612 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, w których 244 osoby zginęły, 412 osób zostało rannych, ale obalamy mity. Droga oświetlona, oświetlenie zewnętrzne, sztuczne włącza się w nocy, w warunkach niedostatecznej widoczności. 1999 zdarzeń
231 osób zabitych, 1884 osoby ranne. Gdybym zapytał, kiedy bardziej jest niebezpiecznie dla pieszego, to każdy nas powie w nocy. W nocy, bo mamy niedostateczną widoczność, ograniczoną widoczność, a czasami pozory mylą. Drogi oświetlone przy sztucznym oświetleniu widać są bardziej niebezpieczne dla niechronionych uczestników ruchu. I przepis, który budził tak dużo kontrowersji, był bardzo mocny, nagłaśniany w środkach masowego przekazu, za co z całego serca dziękuję. Przepis, który zdaniem wielu nie sprawdzi się w praktyce. Przepis, który zdaniem wielu będzie przepisem martwym, a zobowiązuje nas jako pieszych do noszenia elementów odblaskowych, gdy poruszamy się o zmierzchu poza obszarem zabudowanym, gdy nie mamy do dyspozycji chodnika pobocza, sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Mam prawny obowiązek noszenia elementów blaskowych. Myśmy na początku byli bardzo liberalni wobec tych sprawców wykroczeń, którzy do tego obowiązku się nie stosowali. Stosowaliśmy tryb skodyfikowany w artykule 41, a więc stosowaliśmy pouczenia, zwracaliśmy uwagę, ostrzegaliśmy, wręczaliśmy bezpłatnie elementy odblaskowe. Natomiast od 1 stycznia do 23 marca bieżącego roku policja już wydała stanowczą walkę z tymi, stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych osób, które podróżują w samochodzie. W tym czasie polska policja drogowa ujawniła 23 297 wykroczeń z tego obszaru i nałożyliśmy 15 567 mandatów karnych. Zgodnie z zasadą indywidualizacji kary nakładaliśmy grzywnę w drodze mandatów karnych w wysokości od 20 do 500 zł. W tej chwili toczą się prace nad zmianą wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych. Dotyczą te zmiany taryfikatora mandatów i w sposób jasny, prosty, precyzyjny określiliśmy wysokość grzywny, która będzie nakładana za to wykroczenie. Będzie za to groził mandat karny w wysokości 100 zł. I na koniec takie moje spostrzeżenie, dlatego że dużo podróżuję, co weekend jeżdżę z Warszawy do Starogardu Gdańskiego i poruszam się często po nieoświetlonych drogach poza obszarem zabudowanym, jeżdżę przez małe miejscowości. Przyznaję, że ten przepis nie jest już przepisem martwym. Z dnia na dzień obserwuję, że coraz częściej ludzie korzystają z elementów odblaskowych, noszą elementy fluorescencyjne na kostkach, na rękach, noszą kamizelki, noszą często nieświadomie na obuwiu sportowym, na odzieży wierzchniej, ale także coraz częściej stosują latarki bądź też korzystają z trybu pod wyświetlacza, gdy nadjeżdża na przykład z przeciwka samochód, naciskają pierwszy lepszy klawisz, włącza się na smartfonie wyświetlacz i po prostu taki pieszy jest bardziej widoczny. A więc wielki szacunek dla tych, którzy stosują się do tego przepisu i z tego serca zachęcam, ażebyśmy w dalszym ciągu na ten temat mówili i jeszcze raz mówili. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mówiliśmy o przejściu dla pieszych, że tam dochodzi do największej liczby wypadków. Okazuje się w terenie zabudowanym, w miejscu oświetlonym, bo tak moglibyśmy powiedzieć, z udziałem pieszych. I stąd właśnie kolejny tenże mit, że na przejściu dla pieszych, które jest oświetlone, to jestem w stanie zobaczyć z odpowiedniej odległości osobę pieszą. Wcale tak nie jest. Wielu kierowców niestety ma z tym problem i kiedy dochodzi do wypadku drogowego, kiedy rozmawiamy ze sprawcą, kiedy czytamy sprawozdania, kiedy czytamy zeznania tych osób po wypadkach drogowych, mówią, że nie dostrzegły takiej osoby albo dostrzegły w ostatnim momencie. Dlatego zachęcamy do noszenia elementów odblaskowych nie tylko w terenie nie tylko poza terenem zabudowanym, ale także w terenie zabudowanym, gdzie dzisiaj obowiązku prawnego nie ma, ale jest kwestia naszego bezpieczeństwa. I jeżeli będziemy bardziej widoczni, w tym czasie kierowca ma więcej czasu na to, żeby wykonać pewien manewr. Bo jednak kwestia niedostrzeżenia, niezauważenia pieszego, który wchodzi bezpośrednio na przejście dla pieszych, no jest jeszcze problemem wielu kierowców. O tym przepisie, o którym Marek przed chwilą mówił, wiele już powiedziano, ale obawiam się jednego i dlatego organizujemy dzisiaj tę konferencję, że mamy coraz dłuższy dzień, coraz lepszą pogodę i niektórzy zapomną, że przepis ten obowiązuje także w okresie wiosenno-letnim, że ten zmrok, mimo że zapada później, to jednak zapada, a ludzie chodzą po drogach i jeżdżą po tych drogach i zależy nam na tym, żeby pamiętać, że ten przepis obowiązuje i że bezpieczeństwo pieszego także w okresie letnim, wiosennym jest rzeczą niezmiernie ważną.